Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Straconki 1 oficjalnie otwarty. TS Podbeskidzie po wygranej z Termaliką Brukbet nie ciecza, jednak w grupie spadkowej. Od piątku do niedzieli w hali wielofunkcyjnej pod Dębowca odbywały się 49. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Twój Dom 2016. Rowerom w mieście i na jego obrzeżach poświęcono konferencję prasową w bielskim ratuszu. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 9.30 spod bielskiego ratusza startuje kolejny, tym razem jubileuszowy, 40. rodzinny rajd rowerowy. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Straconki 1 oficjalnie otwarty. To drugi tego typu obiekt w mieście po PSZOK-u działającym na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami przy ulicy Krakowskiej. Nowy punkt zlokalizowano w dogodnym dla bielszczan miejscu w sąsiedztwie Centrum Handlowego Gemini za budynkiem Państwowej Straży Pożarnej. Mieszkańcy Bielska-Białej mogą bezpłatnie oddać tu odpady problemowe, takie jak stare meble, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna oraz szkła, jak również zużyte opony z samochodów osobowych. Dodatkowo w tym miejscu zostały przygotowane kontenery na gruz i odpady budowlane z przeprowadzanych samodzielnie remontów. PSZOK przyjmuje także odpady zielone, a także odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym, takie jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, jak również świetlówki i baterie. Prosiłem, żeby zaprosić bardzo szybko wszystkie rady osiedlowe. Będzie Komisja Gospodarki, myślę również tutaj Gospodarki Miejskiej, Rady Miejskiej również tu zobaczy to, ale przede wszystkim to jest, apel jest taki, żeby zwiedzili do tych, szczególnie na osiedlu tam od osiedla Kopernika poprzez Wojska Polskiego, gdzie chcieliśmy taki PSZOK troszeczkę mniejszy zbudować, żeby ludzie mieli wygodę, no i tam był protest. No i myślę, że żeby ci ludzie zobaczyli, jak to wygląda, no to jest już, tak jak pan powiedział, XXI wiek, czyściutko, ładnie, schludnie, te rzeczy, tu nie ma co, żeby czuć, nic nie będzie czuć, bo jedyne, które mogą być zielone, to będą codziennie wywożone. Tu są dwa pojemniki, jeden duży, jeden mniejszy. I jest to ogromna kultura tutaj widać, jaka jest w tym PSZOK-u. I nie dziwię się, że niektóre inne dzielnice w tej chwili już proszą, żądają wręcz, żeby taki PSZOK u nich zbudować, żeby mieszkańcy mieli wygodę. No myślę, że to jest warto, nawet jeśli ktoś nie będzie tak często korzystał, żeby zwiedził, żeby zobaczył, jak się dzisiaj robi takie rzeczy, bo jest to tego typu pierwszy w naszym mieście, bo drugi, bo jest jeden już tam przy ZGO, ale tego typu to jest pierwszy i naprawdę jestem osobiście, mimo że wiedziałem, jak to mniej więcej będzie wyglądało, jestem pod wrażeniem tutaj tej kultury takiej faktycznie, tego PSZOK-u, tej organizacji całej tutaj i myślę, że to jest bardzo duża wygoda dla mieszkańców miasta, bo samochodem można podjechać, można wszystko przynieść, włożyć, posegregowane wszystko jest, opisane wszystko, naprawdę no, ogromne ułatwienie. I myślę, że będziemy kolejne takie PSZOK-i w następnych latach będziemy oczywiście pojedyncze budować. No ale myślę, żeby ci, którzy protestowali, żeby zwiedzili piersi, bo chyba nie wiedzieli, co robią, a w tej chwili mogą tylko zazdrościć tym dzielnicom, które są tutaj najbliżej położone, że mieszkańcy taką wygodę w tej chwili będą mieli. Lokalizacja jest korzystniejsza niż przy Krakowskiej. Na pewno jest więcej miejsca, bo przy Krakowskiej bardzo byliśmy ograniczeni możliwościami zakładu. Na pewno jest więcej kontenerów, na pewno można bardziej głębiej posegregować te odpady, które tutaj trafią, co pozwoli nam łatwiej je zagospodarować i wykorzystać jeszcze. Także komunikacyjnie też jest dobre rozwiązanie, bo mieszkańcy będą wjeżdżać i jest ruch, bym powiedział, okrężny po rejestracji w małym, skromnym budyneczku takim administracyjnym, podjeżdżają po wskazaniu przez pracownika numeru kontenera, rozładowują odpady i wyjeżdżają. Nowy PSZOK przy ulicy Straconki 1 jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 18, a w soboty od godziny 10 do 19. TS Podbeskidzie po wygranej z Termaliką Brukbet nie ciecza, jednak w grupie spadkowej. Wielka euforia wśród bielskich kibiców piłki nożnej związana z awansem zespołu Podbeskidzia do czołowej ósemki ekstraklasy trwała tylko dwa dni.
W poniedziałek okazało się, że miejsce naszej drużyny w grupie mistrzowskiej zajmie Ruch Chorzów. Wszystko za sprawą Lechii Gdańsk, która przez kilka miesięcy walczyła o odzyskanie zabranego jej przez PZPN punktu, by po zakończeniu zasadniczej fazy rozgrywek niespodziewanie z tej walki zrezygnować. Chcę powiedzieć, że mamy uzasadnienie Lechii, która pisała do Trybunału, dlaczego jej odjęto punkt. Trybunał przychylił się i przyznał jej ten punkt. Było bardzo szerokie uzasadnienie, bardzo, jak profesor Ciąkalski stwierdził, bardzo wysokiej klasy prawnie uzasadnione to zostało. I teraz nagle mówią, że nie proszę nas ukarać, proszę nam odjąć punkt. To jest jeden przy zielonym stoliku się zaczyna dalej załatwiać. Decyzja Lechii poparta przez PZPN wywołała ogromne emocje w całym środowisku piłkarskim, a także w bielskim ratuszu, który jest głównym udziałowcem Podbeskidzia. To jest jeden wielki skandal i myślę, że media, które różnie piszą, to tym razem jednak wszystkie jednoznacznie biorą i oceniają tą sytuację. Jest to skandal, to nie ma nic wspólnego z fair play. To, co Polski Związek Piłki Nożnej zrobił, no i za przyczyną Lechii, to jest naprawdę sytuacja nie do przyjęcia po prostu. Rozczarowanie jest ogromne. Panuje bowiem powszechne przekonanie, że bielski klub został oszukany. Wszystko się da załatwić. No bardzo niedobrze. Nie wszystko się powinno dawać załatwić. Jednak przy zielonym stoliku, jednak na boisku się powinno pewne rzeczy załatwiać. Naprawdę jesteśmy zniesmaczeni tym. Przykro nam bardzo, że nawet żadnego gestu PZPN nie zrobił, tylko załatwił tak, jak chciał załatwić. No to gratulujemy PZPN-owi, gratulujemy Lechii, bardzo sportowej postawy. Bawcie się tak dalej. Dziękuję. Od piątku do niedzieli w hali wielofunkcyjnej pod Dębowca odbywały się 49. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Twój Dom 2016. Twój Dom to największe targi budowlane na południu Polski. Impreza łączy w sobie zarówno funkcje typowo handlowe, polegające na pozyskiwaniu klientów, z edukacją oraz możliwością spotkań z firmami z Czech i Słowacji. Targom zatem towarzyszy atrakcyjny program wydarzeń, takich jak warsztaty, seminaria i konferencje. Ponieważ prawie 60% budynków, które są w Polsce, to są budynki mające 40 lub 50 lat, bardzo istotnym problemem jest termorenowacja tych obiektów do standardów pasywnych lub energooszczędnych. I ten temat właśnie podjęliśmy. Jest realizowany poprzez ekspozycję wystawców na Wyspie Nowości, a także poprzez konferencje i seminaria. W 49. edycji targów uczestniczyło około 250 firm polskich i zagranicznych. W tym roku powierzchnia wystawiennicza wyniosła 5000 m2 w hali i 1500 na terenach zewnętrznych. Rowerom w mieście i na jego obrzeżach poświęcono konferencję prasową w bielskim ratuszu. Spotkanie z prasą służyło kompleksowemu przedstawieniu osiągnięć, zmian i zamierzeń związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury rowerowej oraz propagowaniem jazdy na dwóch kółkach. Konferencję zorganizował Urząd Miejski wraz z Beskidzkim Towarzystwem Cyklistów, a uczestniczył w niej m.in. przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, śląski oficer rowerowy. Jak pan w ogóle ocenia sytuację rowerzystów w Bielsku-Białej na tle Śląska? Właściwie trudno byłoby pokazać jakieś miasto w Śląsku, na Śląsku, które, w województwie śląskim, które byłoby jednoznacznie bardzo prorowerowe. Są dobre przykłady w Częstochowie, w Rybniku, na pewno w Bielsku. Zresztą widzieliśmy to dzisiaj, też są rozwiązania, które moglibyśmy naśladować w innych regionach kraju. Także macie ogromny potencjał w postaci samego miasta, ale w postaci położenia miasta również i ten potencjał należy wykorzystać najlepiej, jak to jest możliwe. Konferencja była także okazją do przedstawienia możliwości i perspektyw rozwoju bielskiego hitu eksportowego – górskich ścieżek rowerowych, ściągających do miasta pasjonatów niemal z całej Polski, Czech i Słowacji. Czesi i Słowacy przyjeżdżają do Polski i to do Bielska-Białej? Tak, no sporo faktycznie na tej Koziej Górze obcokrajowców w tej chwili widać. Widzimy to też również na naszych zawodach. Pojawia się coraz więcej ludzi, coraz więcej zna to miejsce. Też widać to po rozwoju już tego lokalnie, tego miejsca. Pod Kozią Górą powstają różne rowerowo zorientowane biznesy, od barów przez jakieś noclegownie.
Faktycznie jeśli chodzi o sport, to ze Słowakami, w tych sportach przynajmniej, na których ja się znam, czyli narciarstwo, kolarstwo górskie, to zawsze byliśmy daleko w tyle. W tej chwili jeśli chodzi o infrastrukturę górską, zaczynamy iść w bardzo dobrą stronę. Narciarska no, ze względów terenowych i pogodowych mamy gorzej i to zawsze będziemy mieli gorzej, ale rowerowo możemy mieć lepiej. Podczas konferencji mówiono także o działającym w mieście systemie bezobsługowych wypożyczalni rowerów oraz budowie ścieżki rowerowej wokół lotniska w Aleksandrowicach. Inwestycja jest już mocno zaawansowana. Cała długość trasy będzie około 3 km, czy nawet tam troszeczkę ponad 3 km, więc jest po czym spacerować i po czym jeździć. Zgodnie z naszymi założeniami jesteśmy już blisko końca i za parę miesięcy powinna być pętla wokół lotniska oddana do użytku. Tym samym zarówno rowerzyści, jak i piesi będą mieli fajny kawałek do spacerów. Bardzo trudne roboty, szczególnie gdzieś tam za tymi hangarami na lotnisku, bo tam widać, że dosyć głęboko maszyny musiały się wkopywać. To znaczy roboty rzeczywiście może jak dla nas drogowców nie są bardzo skomplikowane, ale w tych miejscach od strony północnej no, jest trochę ziemi do wywiezienia, troszkę ziemi do przywiezienia, do przemieszczania, także jest co robić tam też. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 9.30 spod Bielskiego Ratusza startuje kolejny, tym razem jubileuszowy, 40. rodzinny rajd rowerowy. Największa rowerowa impreza w tej części Polski ma swoją tradycję i od początku uczestniczy w niej kilka pokoleń bielszczan. Nie inaczej będzie i tym razem, choć jak przystało na edycję jubileuszową, organizatorzy przygotowali jeszcze więcej atrakcji niż poprzednio. Tak, zapraszamy na 40. Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem prezydenta miasta Bielska-Białej. Rajd odbędzie się 24 kwietnia. Będziemy mieli takie niebieskie koszulki. Będziemy się tutaj integrować na placu ratuszowym po to, aby o 9.30 punktualnie ruszyć w kierunku Czechowic. Trasa prosta, 13 km do Czechowic, w Czechowicach na Mosirze odpoczynek, a dla tych, którzy mają jeszcze dużo siły, konkurencje sprawnościowe, po półtorej godzinnym odpoczynku wracamy do Bielska, 18 km, jedziemy na teren zjadu pod Dębowcem, tam będzie odpoczynek, rozdanie nagród. W tym roku mamy kolejny konkurs kolekcjoner koszulek. Jeżeli kolekcjonowaliście koszulki, macie wszystkie koszulki, zgłaszajcie się do nas. Wszelkie informacje są na stronie www.btcbb.pl. Mamy nagrody. Dużo.